Dzień dobry, moi drodzy. Nastąpiła u mnie szybka zmiana planu w ciągu 5 minut, bo miały być ryby, ale będziemy łowić znajdki z ziemi. Mgła, troszeczkę chłodno, ale zobaczcie, jakie połacie. Także samym sobie życzymy powodzenia, odpalamy wykrywacze, nie marnujemy czasu, no i by coś fajnego kopnąć. Trzymać kciuki. No Tomasz przed chwilą dał cynka, że znalazł jakiś medalik, a u mnie wpada moniaczek. Wpada moniaczek za jazd, albo będzie tokenik. Albo jakiś tokenik, cholera wie. Zaraz będzie do identyfikacji. Co masz? Baba na wózku, no i pięknie. I się dzieje. Dobra, zaraz spróbujemy to zidentyfikować, moi kochani. Zobaczcie. Takie sygnały, myślę, że kochani, że warto nagrywać na żywca, co by to nie było. 82. A także ja mam tą możliwość, że mogę wykasować i nie puszczać tego, jak będzie shit. Dobra, szukamy. 82. Jest. Jest w grudce i będzie moniak. Otwieramy moniaka. Ale się przykleił pięknie. No niestety tylko ten. Coś irlandzkiego. Ale jaki dźwięk był, jak na srebro, nie? Czekajcie, szmatki nie wziąłem, a nie chcę trzeć. Nie chcę trzeć w pory. Tak, dwa pi. Jak ja tu mówię z tym powyginanym ptaszkiem. No ale jest moniak i to cieszy. Zobaczcie, z jakiej głębokości. Piękny, czysty, klarowny sygnał. Dobra, zawijamy. Dzieje się. Patrzcie, moi drodzy. Tutaj wykopałem tego moniaka. Zrobiłem dwa kroki. Trzecie machnięcie cewką. I taki sam sygnał. 82. Czekajcie, podłożę sobie rękawiczkę pod kolano, bo spodnie wyprane. Szkoda. Kobieta będzie krzyczała. Mamy wykopane. Mamy wykopane. Czekajcie. Dobra, to nie to. Zbyłka taktyczna. Jest tutaj. Co my tu mamy? Będzie moniak znowu. Mamy znowu monetkę. Ale zobaczcie, dostała tym. Dostała jakimś pługiem, lemieszem, czy nie wiem czym, bo wygięta normalnie w love tokena. Ale monetka to monetka, zawsze cieszy. No czekamy na tą monetę z jakiegoś zacnego kruszcu. Ale lepiej jak wchodzą takie, niż miałyby nie wchodzić wcale. Też jakiś pęsik. Ale dzisiaj ze względu na to, ja tego nigdy nie robię, ale ze względu na to, że jesteśmy dzisiaj w trójkę, będzie podsumowanie na koniec. Obczyszczę trochę te monetki, ona powinna w moleciarce troszkę wyschnąć. Dobra, koniec pitolenia. Zawijamy ją, zasypujemy dołek i lecimy dalej. O proszę, zobaczcie, moi kochani. Marcin właśnie przyniósł znajduchę. Zaworek do samowaru. Patrzcie, pędzili bimber tutaj. Odkręcało się, tędy ciek spirytus. I pięknie, od samowaru. A tu pajak, ty wygięta, nie? Myślałem, że love token. Jest sygnał. Pięknie, tylko kopać i się cieszyć. Zobaczcie, jakie jaja. Tylko się cieszyć. Raz, dwa. I tutaj już z Marcinem ją wykopaliśmy. Trzeci muniak. No to ja zaraz robię ten, jak to mówi Mr. Lony, normę. I do auta. Pięknie. Oby tylko pogoda nas oszczędziła, bo idą chmurzyska. No ale nikt nie powiedział, że będzie lekko. My sobie pogody nie wybieramy, możemy tylko wybrać sobie ciuchy, w jakie się ubieramy na wykopki. Lecimy dalej. Czwarty sygnał wykopany. Raz, dwa, zobaczcie jak po tym, po bombardowaniu. A nie mogłem w ogóle, kupiłem baterię, bo mi siada pinponter, nie dałem rady odkręcić dziadostwa. Będę próbował w domu. Na spokojnie. Dobra, jest. Znowu jakiś maluszek. Nam chodzi o inne roczniki, inne monetki, ale no kurde. Cieszymy się. A to będzie ten, Marcin. Brytyjska, nie? Jo, brytyjski pęsik. Dobrze świadczy. Potem, jak mówię, do doczyszczenia i konkretne podsumowanko. Proszę, teraz bardzo ładny sygnał. No nie ma muniaka.
Tak się zastanawiałem, co to jest. Mówię, gwizdek. Ale nie, tutaj jest ewidentnie gwint w środku. Rączka od starej maszynki do golenia. Pamiętacie, takie maszynki się żyletkę wkładało od góry? Oczywiście mężczyźni, tak. Na 99% rączka od maszynki. Zawijamy oczywiście. Ciach. Oczywiście pokazuję, żebyście wiedzieli, że takie sygnały też wchodzą. Pokazuję taki pierwszy sygnały, elementy, przedmioty i pokazywać już nie będę. Guziczek. Bez niczego, jest tylko ucho, płaszczak. Ale sygnał piękny i zobaczcie, nie głęboko, jak mówię, była tutaj robiona, nie wiem czy to powiedziałem, orka była robiona, rozmawiałem z farmerem od 3 lat, pierwszy raz przed tymi żniwami, które tutaj były, zanim zasiał, robił orkę, czyli poprzewracał wszystko, a było praktycznie 25% tego terenu przechodzonego, tutaj praktycznie nic nie ruszone, a co ziemia skrywa, no to postaramy się to tutaj rozkminić. Czas pokaże. Mówię do chłopaków tutaj, jaki pisk, na pewno będzie coś okrągłego, bo słyszałem to po sygnale centralnie. No i patrzcie, widziałem kant, ping-pong teraz chowałem i dupa jest. O, niestety. Niestety, moi drodzy, jest to, już wam mówię, dajcie mi sekundkę, bo wiem co to jest, ale wyleciało mi z głowy. Dolna część od dużej baterii, dupka, ale sygnał dawało, nie? Ja pierdzielę. Zmyłka taktyczna, przepraszam. Chowamy, lecimy dalej. Siada następny moniak, ale wam powiem. Kto to tutaj kaszle mi z tyłu? Powiem wam, że chyba coś z ciśnieniem, bo bania pęka na 4, nie? Chyba do czyszczenia, ale to będzie moneta ze świnką. Dobra, delikatnie w te portki. Następnym razem szmatkę jakąś biorę. Tak, prześwituję, zobaczcie, tak wam zbliżę tylko. Nie będę jej mocniej tarł, bo to nie ma najmniejszego sensu. No ale siada chyba 6 albo 7 moniak. Względnie fajnie. Patrzcie, moi drodzy, ten element już miałem wrzucać do śmieciuchu, do torby, bo wyszło tak. Aha, mówię, będzie jeszcze oblepione piaskiem, mówię, kulka muszkietowa spłaszczona, ale wiecie co mi się wydaje? Że był to jakiś guziczek i zobaczcie jaki. Jest to na 100% ołów. Piękny mały elemencik, zaraz pokażę chłopakom. Tam do nich dojdę, jakaś stacja. O, skupia, dobra. Zobaczcie jeszcze raz, jakie cudeńko. No jest to za małe, żeby to była jakaś klameczka. Bo jak to łapać? Tak, był to guziczek, bardzo ładny. Moim zdaniem to guzik, jeżeli się mylę, to oczywiście możecie mnie poprawić, bo wiecie jak to z moim wzrokiem, nie? Tylko ja potrafię wymyślić fenola adolfowego z 49 roku, nie? Dobra, zawijamy to śliczności. Bardzo ładny elemencik. Dobra, moi kochani, my sobie robimy 3 minutki przerwy. Chwaliło się tutaj z najdami. No coś powpadało, tu nie ma tragizmu. A my jesteśmy godzinę czasu, ale ja przed chwilą tu mówię Marcinowi Tomaszowi, że jak mi się ciężko chodzi od tego detektywalu. Tydzień czasu i nie mogę dojść do siebie, nie? A Tomasz? Ja się nic kurwa. A weź otwórz. Patrz, bo myślałem, że kurka muszkietowa spłaszczona, nie? Ale mi się wydaje, że to jest guzik, bo na klameczkę to za małe, patrz. A? Tak wyskoczyło, nie? Mówię, kurwa, spłaszczone. To chyba jakieś fajne, bo zdobiłem guzik. Guzik, bo myślałem, że klamka, ale na klamę, no gdzie taka klameczka? Ten, no. Guziczek, no. Ale fajny, nietypowy. No. Fajny, monet naciachał. Ja pokażę wam. Tylko, że nie ma tego, kruszcu żadnego. To wiem chyba, jak to Marcin mówił. Ale mi słabo. No i śmieciągi oczywiście. No zobaczcie, ile śmieciągów. Chyba to jest najlepsze w całości. Jest, medaliczek. Ale jaka kruszynka, co? A Deusi go wychwycił, co? Ten odgrywa dwa. No to jeszcze jeden będziemy mieli po jednym, Tomasz, i do każdego. Co jest? Bije jak na hamerka. Cienka jak na hamerka, ale nie wiemy co to jest. Nie? 64, nie? Nie, no hamerek to nie, ale... Może być jakiś tokenik, albo... Tokenik, jak... bo ja też takie coś trafiłem podobne, też myślę, że no tokenik będzie. To już są. Patrz, piękny, George już wielki. Ty, może być tokenik, zobacz, kanty ma takie, patrz. Tak. No to jest na pewno jakiś tokeniczek, nie? Ale ja nie wiem, ale ja tu oczami wyobraźni to widzę ten babę na wózku. Chyba za cienka na babę. Za cienka, co? A ja tu masz, pokaż. Ta malutka jeszcze, nie?
Ty, co ty żeś urwał? Dawaj, przerwa chwilę. Tak, to srebro bez nas złapać. O Jezu. We worked our week, we need a day, 24 hour getaway. Let's take it slow, fill up our tank, try to forget yesterday. Proszę bardzo, my sobie tutaj zrobiliśmy zdjęcie, mała przerwa. Marcin mówi, mam sygnał, wykrywacz stawiał, mówi, ma sygnał. Kurczok. Ale w ładnym stanie, co? Mhm, no, fajne takie zielone zawsze patyneczka, nie? No jest dużo lepszym dowodem niż srebrne. No. Po srebrku i spadamy, co? Gratulacje. Po srebrku i do domu. Przejdę się. No i gratulacje. A ja mam takiego mikrusa, że nie mogę go, kurde, nawet pinpointerem namierzyć. No mówię, no tutaj też mi wyszła ta baba srebrna, nie? Dzięki, Marcinku. Przejdziemy się dla kondycji. Mamy sreberko. Wreszcie. Ale jakie maluteńkie. I ta patynka na tym sreberku. Ja pierdziele, jakie to jest piękne, nie? Zobaczcie, kochani, jakie trzy piękne pęsiki. Ja strzelam rok 1922, ale Marcin zaraz to zweryfikuje, bo ja wiecie, że ja ślepak jestem, nie? Chyba 22, nie? Ja tak sam, ja ślepy jestem, nie? Super. Ale powiedziałeś, Tomuś, do srebra, nie? Ale sygnał, wiesz, jaki? 12. Siedź, pięknie. No ja wróciłem od Marcina, oglądającego śliczny sreberku. Piękny sreberunio, takie malutkie, cieszy. A tu tak, dwie opcje. Patyna zielona jest, albo jest guzik, albo jest moniak. I jest moniak, i jest śliczny moniaczek. Brawo, zobaczcie. Tak wam głowę pokażę. Nie mówię, czy George 5, czy 6, dlatego, żeby was nie oszukać, zobaczmy jeszcze drugą stronę. Babiszon, jaka zielona patyna, wiecie, jak ja uwielbiam tą zieloną patynę. Ale chciałbym znaleźć naparstek. Chciałbym znaleźć naparstek, wiadomo, moneta przechodziła z rąk do rąk, a naparstek taka rzecz osobista i człowiek sobie potem sobie wyobraża, kto go używał, jak siedział, w jakiej chacie mieszkał. Cała otoczka historii przy takiej znajdce, ale moneta też cieszy, zobaczcie, jakie ryło piękne. Dobra, do moneciary. Jak pozwolicie, to opowiem wam szybkiego suchara, a to Tomasz mi kiedyś to zapodał. I nie jest to ten, nie jest to wymyślone, bo jest to prawda. Wczoraj opowiadałem to Arturowi GTI i wujowi Rafałowi, naśmialiśmy się. Artur, zapraszam do Artura, kto jeszcze tego nie zrobił, naprawdę jaja jak berety na kanale. No i znajdki oczywiście. Słuchajcie, jakieś tam państwo tak szybciutko, nie? Nie będę mówił, jakie państwo, żeby nie skłamać, gdzieś nad oceanem czy nad morzem, deptak, chodzi pełno ludzi. No i Polak detektorysta zszedł troszeczkę tak z 300-400 metrów na łąkę, żeby ludziom nie przeszkadzać. Mówi sobie, tam poszuka w tej trawie. Ludzie stają, patrzą się, nikt do niego nie podchodzi, bo z wózkami, z psami. Kopie sobie, nagle policja podjeżdża. Podjeżdża samochód zostaje na górze, biegną do niego. To nie jest ten, to nie jest, jak to się mówi, wymyślone, to jest naprawdę, nie? Mogę tam mylić fakty i państwo, dlatego nie będę mówił, gdzie to było. Biegną do niego dwie policjantki, podchodzą tak blisko, patrzą się. Mówi, a co pan tu robi? Jedna z tych policjantek. A no szukam sobie monetek, wykrywaczy metali. Druga policjantka troszeczkę przytuszy. Zaczęła tak się śmiać, kula się praktycznie ze śmiechu. Ten goleś się pyta, Polak, ale dlaczego tak się śmiejesz? Co się stało? Coś w tym śmiesznego? A on mówi, nie, ja pana bardzo przepraszam. Ludzie nie mogli zejść do pana, bo są z wózkami i z psami tam z deptaku, ale zadzwonili do nas, że jakiś ślepy o lasce chodzi na łące i nie może znaleźć wyjścia, nie? Ja pierdzielę, jakiś suchar, nie? I to jest prawda, nie? Chodził człowiek, a oni myśleli, żeby tego, że ślepy o lasce krąży w kółko, nie? Dobra, suchar poszedł. Suchar poszedł, trochę nam się rozpadało. Jak mówię, baba na wózku tutaj poszła, chłopacy rzeźbią tutaj ten narożnik. A ja co, wyłączam telefon, żeby mi nie zmógł? Leje, ale nie jest aż tak zimno, żeby nie pochodzić jeszcze troszkę. Fajnie, zobaczcie, jak fajnie widać ślady kopania na tym ściętym zbożu. Pszenica bodajże to byłaby takie małe, nie? Dobra, lecimy dalej. Bardzo fajny sygnał, myślałem, że będzie moneta. Możecie mnie sprostować, to co powiem, ale wydaje mi się, że jest to klamra od pasa, bo gdzieś taką już kiedyś widziałem, ale u kogo nie powiem, bo bym skłamał. Zobaczcie, jaki fajny elemencik. Naprawdę zacna rzecz. Chyba, że się mylę.
Wiadomo, może to być to, a może być coś innego, ale jak mówię, gdzieś kiedyś coś tam widziałem. Dobra, chowamy, zasypujemy. Trochę duże te połacie, a znacie mnie, że ja nie lubię chodzić po takich polach wielkich, bo nie wiem, jak mam się zachować, nie wiem, gdzie mam iść. Jakiś mały kwadracik by się przydał. Albo taśmę weźmiemy. Będziemy odznaczać sobie kwadraty i dokładnie to przeszukiwać. No, my musieliśmy zmienić land. Jak widzicie, teraz łąki z pewnych przyczyn, a blomba. Teraz muszę coś zrobić, bo mi się rozseparowały słuchawki z wykrywaczem, także kombinujemy. A panowie gdzieś tam się rozpierzchli po landach. Sygnał bardzo nietypowy, praktycznie, jak to ja mówię, nie do kopania. A jednak mamy 10 pęsików. Z rybą, a miały być dzisiaj rybę, ale kopanie przyleciałem. 10 pęsów z łososiem. Ląduję do moneciarki, a ja pędzę, zmienię troszeczkę land, bo tutaj znowu zakłócenia cholerne. A tutaj trzeba bardzo ostrożnie kopać, żeby nie niszczyć tej trawy. Jest to sygnał, zaraz będziemy go szukali razem. Pinpointy już przygotowany. Zobaczcie, tu był dołeczek. Zobaczcie, nie ma po nim śladu. Wiadomo, ładne pastwiska, nie ma co tutaj psuć nic. I nawet piasek zgarniamy. Zgarniamy, moi drodzy, rękoma do dołka z powrotem. Co jest? No był na pewno wykopany jest. Zobaczcie, jak złoto. Jakie złoto Zoltan na żywca wywalił. Ciach. Ale robimy sobie, moi drodzy, chwila przerwy, a tutaj zobaczcie, jaka ładna koniczynka. My niedługo będziemy się zawijać, bo mamy do Irlandii, z Irlandii Północnej spory odcinek drogi do przejechania. Zobaczcie, jakie to jest śliczności. Piękna wpineczka. Ty tak coś wyczyścić można sobie nosić, nie? Ekstra. Ogólnie zobaczcie, moi drodzy, jakie miejsce, nie? Cisza, spokój. Liść nawet nie drgnie. Piękne zielone tereny i jeszcze ten staw tutaj. Ciekawe, czy ogólnie są tutaj ryby jakieś. Jezu, ja to z tymi rybami, nie? A wam jak się podoba, to nie zapomnijcie. To, co najważniejsze. Donate w postaci subskrypcji, palucha i komentarza. My jeszcze jakieś 30 minut i będziemy się zawijać. Zobaczymy potem podsumowanie, zobaczymy, co tam wyszło u Tomasza, bo poszedł kawałeczek dalej. Jest fajnie, przyjemnie, nie jest za gorąco, nie jest za zimno, także jeszcze sobie podrepczemy chwilkę. Gdzieś mi załoga uciekła, ale tak szybciutko tutaj zasuwałem i wyłapałem sygnał. Wyłapałem sygnał, ja wiem, że to będzie tak zwana hibernia, sądząc po kolorze materiału. No ale jak widzicie, ta moneta wyszła w takim stanie, że tylko płakać, nie? Lata świetności. Tego moniaka minęłem już bardzo dawno temu, no ale jest do statystyk, nie? Moi drodzy, muszę was bardzo przeprosić, bo miało być podsumowanie, ale widzieliście w sumie na bieżąco. Przepiękne srebro Marcina, zawieszka, Tomka dwa krzyżyki, jakieś medaliki. Mi trochę monetek też powpadało, śmieciągi. Oczywiście standardowo w zestawie, tu jakieś zapięcia, blaszki, sraszki, bolce. Ale nie będzie podsumowania, bo się moja ta moneciarka zapiekła, nie? Zapiekła się moneciarka, zapiekł się pinpointer, nie mogę wymienić baterii. Było fajnie, a wam jak się podobało, to wiecie co robić. Subskrypcja, łapka, komentarz dla zasięgu. Następnym razem nie wiem. Prawdopodobnie plaża, może się wybierzemy z chłopakami za tydzień na jakąś fajną plażę. No i mam nadzieję, że wleci film w tygodniu z ryb, tak? Znaczy w tygodniu pojadę. Wszystko kupione, zanęty, przynęty, robaki w lodówce grasują. Także zobaczymy, jak będzie z siłami, jak będzie z pogodą. A jak będzie dobrze, to pojedziemy 2-3 godzinki, spędzimy sobie z wędką nad wodą. Zawsze jakaś forma relaksu na świeżym powietrzu. My się z wami żegnamy. Chłopacy jeszcze tutaj troszeczkę walczą. Ja już praktycznie sprzęt rozebrany. Śmigamy, kawałek drogi do domu, trzeba odpocząć, zjeść coś, wykąpać się. Złapać troszeczkę oddechu przed telewizorem. Trzymajcie się, do kolejnego, hej!